Witamy bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Żeby tradycji stało się zadość, to na ostatnim filmie nie mówiliśmy, ale na tym, bo to tam 3-4 filmy nagrywamy w jednym dniu sobie. O, tak to wygląda, zdradzamy kuchnię. Dzisiaj jest 12 sierpnia. No widzisz, no chciałem powiedzieć i znów się pomyliłem. 12 sierpnia 2023 roku. Film będzie jeszcze w sierpniu. Bardzo ważny film. Tu nie wiem, czy, ale ostatnio tydzień temu mówiliśmy o tym, że zachęcamy Państwa do tego, jeżeli Państwo byście zechcieli, ale to jeszcze tylko na tym filmie chyba zachęcimy, później już nie będziemy zachęcać, chociaż no... Nie, na koniec zawsze powiemy, mała czarna. Mała czarna, tak? I wszystko jasne. No i te kciuki do góry i żebyście Państwo przesyłali sobie te filmy, oglądajcie, przesyłajcie, komentujcie, coś tam z tymi komentarzami, bo no, chcielibyśmy, żeby było więcej, bo to nam łatwiej zawsze daje pole do jakiegoś takiej analizy tej naszej pracy, kto tam się zgadza, kto się nie zgadza, kto uważa, tylko prosimy, żeby... Jako starzy belfrowie powiemy, że musimy dokonać ewaluacji naszego działania. Zawracaj ludziom głowy tymi bzdurami. W każdym razie chodzi o to, że po prostu dzięki temu, znaczy ja to będę już emerytem niedługo, także no. Pożyjemy, zobaczymy. Przepiękne zdjęcie Macieju, co na Macieju widzimy To zdjęcie mu się, byliśmy zadowoleni, że możemy Państwu zaprezentować to zdjęcie. Tam są żołnierze polscy w roku 15 bodajże. Co to było w roku 15 się działo? Pierwsza wojna światowa trwa. Oczywiście tutaj ten najważniejszy element, że to są żołnierze polscy, ale ta drugi drobiazg, na który chcielibyśmy, żeby Państwo zwrócili uwagę, to są oczywiście maski przeciwgazowe, czyli coś, co ciekawego pojawiło się w czasie I wojny światowej. Ja tu może oczywiście dwa słowa, nie mądrząc się jak zawsze na temat masek gazowych. Podobno pierwsze maski powstały w 1799 roku w Stanach Zjednoczonych, ale ona całkiem inaczej wyglądała. Natomiast już jakby patrząc przez pryzmat I wojny światowej, to tutaj oczywiście w początkowym okresie nikt nie wykorzystywał, nikomu maski gazowe nie były potrzebne. Natomiast wszystko zmienia sytuacja armii niemieckiej, która po raz pierwszy już na początku wojny, praktycznie w sierpniu w 1914 roku, po raz pierwszy używa na razie bardzo drobnego gazu, czyli po prostu gazu łzawiącego. On za dużo jakiejś tragedii nie zrobił, no ale był pewnego rodzaju niebezpieczeństwem. I tutaj też taka może drobna ciekawostka dla Państwa, bo no wiadomo, w tym okresie jeszcze nikt żołnierzom jako wyposażenia nie dostarczał masek przeciwgazowych. I zdjęcie jest niesamowite. Oczywiście i radzono sobie w różny sposób. Tutaj chyba jako pierwsi zaczęli to Kanadyjczycy, którzy moczyli chusty w moczu i nimi przepasali swoje twarze. Proszę pamiętać, że może to komuś jakieś wydać takie trochę dziwne, natomiast no metoda bardzo mądra, inteligentna, no bo cała urologia dzisiaj opiera się na ludzkim moczu, więc no to nie jest przypadek i to jest dosyć takie bardzo potrzebne działanie. Zresztą tu mogę Państwu powiedzieć jako ciekawostkę, że na przykład Rzymianie bardzo, ale to w bardzo dużym stopniu, to a propos tego moczu w pewnym sensie trochę tam nam zeszło, ale to ma jedno z drugim związek w pewnym sensie. Oni nawet pukali sobie jamę ustną, no bo tutaj to działanie urologiczne niestety jest. Niektórych może to w jakiś sposób drażnić, ale nie na darmo ktoś urologię wymyślił. Nie przyciągajmy tego tematu, bo tu w komentarzach zaczną się dziwne jakieś historie pojawiać. Także no chciałbym zwrócić uwagę... Kanadyjczycy, to podobno mądrzy ludzie. Z Francji do tej Kanady popłynęli sobie i patrzą, dziękuję, o jakie fajne państwo. W każdym razie tu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że pomimo iż wcześniejsze jakieś były elementy, które powodowały, że ktoś wpadł na pomysł, żeby na polu walki truć ludzi jakimiś gazami, co jest oczywiście no, dramatyczną sytuacją, ponieważ jest to coś wstrętnego po prostu. Także tam te gadki o moczu to są w ogóle zupełnie mało istotne w tym, że po prostu ktoś za jednym zamachem sobie wymyślił, że zabije dziesiątki tysięcy ludzi. Tak sobie wymyślił ten ktoś. A kto to był? No Niemcy. I tutaj oczywiście zasady jest podawane, oczywiście ta miejscowość Ypres, słynna w Belgii, że tam po raz
pierwszy na skalę, bym powiedział, wojenną. Niemcy użyli gazów bojowych, natomiast ja się oczywiście z tym nie zgadzam, ponieważ po raz pierwszy niestety na skalę bojową Niemcy użyli właśnie gazu musztardowego, bo tak się nazywa inaczej, peryt, niestety na terenie państwa polskiego, czyli niedaleko chyba Bolimowa, jakoś tak, tak mi się coś wydaje, tak, tak gdzieś tam w źródłach taka informacja została przedstawiona. Gdyby trzeba było szczegóły, liczymy na naszych widzów, że nam tutaj napiszą dokładnie. Tak. Natomiast oczywiście no, najczęściej podaje się ten 1915 IPS. O tyle jest to istotne, że już gaz musztardowy to jest naprawdę bardzo niebezpieczny gaz, ponieważ dłuższy kontakt z tym gazem no, przede wszystkim jest najbardziej niebezpieczny dla górnych dróg oddechowych, a to co jest chyba najbardziej koszmarne i najbardziej czarne, czyli dla ludzkiego wzroku, i wielu brytyjskich żołnierzy niestety przez ten gaz wzrok straciło. I tutaj oczywiście wiadomo było pewne to, że wszyscy będą robić wszystko, żeby jak najszybciej znaleźć jakieś przeciwdziałanie temu, i oczywiście tutaj zarówno Brytyjczycy, Rosjanie, jak i Niemcy, każda z armii opracowała swój wzór maski gazowej, chociaż tutaj pochwalę chyba najbardziej Rosjan, bo to oni jako pierwsi wpadli na pomysł, żeby stosować pochłaniacz gazu, ten zasobnik z węglem aktywnym, tak jak jest do dnia dzisiejszego. Rosjanin o polskim nazwisku, tak? Tak, tak, pan Zieliński miał na nazwisko. No wydaje się jakieś takie bardzo polsko brzmiące, nie wiem dlaczego, ale tak mi się... Tak, no, ale to, bardziej ale to, Rosjan, znaczy, ale to wiesz, Rosjanie wymyślili, no więc niech będzie, że Rosjan. Polsko brzmiący niż Lenin dla mnie osobiście, Zieliński. No tak, tak, no, no, ale Lenin przecież to nie był Polak. Tych, no wiem. A kto to był? Jakiś, skądś przyjechał? Nie, Rosjanie. Rosjanin, taki naprawdziwy. Najprawdziwszy powiedział. Rosjanin. Oryginalny. Oryginalny Rosjan. No tak, tylko że ważna sprawa, bo tutaj my sobie czasami żartujemy, ponieważ zdjęcie jest niesamowite, jak panowie sobie tutaj też zażartowali, pokazując się na tym zdjęciu, tam zwróćcie państwo uwagę, są orzełki polskie na tych mundurach, więc bez wątpienia. I to już jest ta bardziej nowoczesniejsza maska gazowa, bo pierwsze podobno przypominały, taki jakby kaptur był, Niemcy stosowali, to było o tyle ciekawe, że bardzo dobrze zabezpieczało. Tylko okazało się, że jest jeden mały problem, że na te kaptury dla każdego żołnierza strasznie dużo gumy szło i dlatego potem ograniczono już to do wielkości tylko głowy. Bo praktycznie gumą obleczona jest sama głowa. Nawet tylko ta przednia część, bo włosy przecież pozostają. Chociaż no, tu już kwestia dostosowania tej maski dla żołnierza. I od 1915 roku, bo na przykład niemieckie maski są, i to wydaje mi się, że to jest wzór 1915, one w 1917 przeszły małą zmianę, troszkę inaczej wyglądały i były wtedy maski gazowe wzór 1917, ale tu już wiadomo, nie chodzi nam o jakieś tam drobiazgi szczegółowe, tylko było pewne, że ten sposób przeciwdziałania broni chemicznej też będzie się rozwijał, prawda? Tak jak rozwijała się broń chemiczna, tak jak rozwijała się także ta technika, tak jak to ktoś tam kiedyś mądrze powiedział, że na każdą technikę musi być antytechnika, prawda? Niemcy sobie wymyślili, chociaż no nie Niemcy, bo wiadomo, że gaz, jak państwo pamiętają, że gazy bojowe w pewnym sensie były znane już w starożytności, bo różne mieszaninki rzucano chociażby na oblężone miasta, które powodowały, że ludzie się dusili. Także to jest jakby stary pomysł. Tylko no, nikt się nie spodziewał, że na frontach I wojny światowej Niemcy zastosują. Na całe szczęście, tu z Maciejem przed przygotowaniem rozmawialiśmy, nie było to do końca skuteczna metoda, bo tutaj niech państwo pamiętają, że te zasobniki z gazem były wypuszczane na przeciwnika, no i wszystko było dobrze, jeżeli wiatr przesuwał się w stronę okopów wroga. Natomiast niestety, jak niespodziewanie nam zawrócił, ktoś wiatraki wymyślił, właśnie. Wiatraki przewiały ten wiatr na Niemców, trochę ich to uspokoiło, a tu trzeba by było jeszcze, bo chciałbym dodać, tak ci wszedłem troszeczkę w słowo, że z tego naszego dzisiejszego odcinka i z tego spotkania chcielibyśmy, żeby państwo zwrócili jednak uwagę na to, że to jednak ktoś, a w tym wypadku armia niemiecka, ktoś z armii niemieckiej podjął decyzję, żeby gazy bojowe zastosować na polu walki w sposób taki, w jaki zostały one zastosowane. Ale rozwój
ludzkości, tak można powiedzieć, dzięki takim dziwnym historiom jednak doprowadził do tego, że w którymś to roku ludzie doszli do wniosku, że takich rzeczy robić nie można. Oczywiście znów tutaj początek jest taki, że w ogóle no wojna, no, czy lepsze są strzelania z karabinu maszynowego, czy z pistoletu, czy zabijanie kogoś szablą, no to przecież wiadomo, że trudno na ten temat dyskutować. Natomiast jakby nie było, doprowadzenie do sytuacji, że ktoś rzuca trujący, czy rzuca, czy jak to tam wydmuchuje, nie wiem jak to tam technicznie rozprowadza ten gaz trujący na ludzi, którzy jedni giną, a drudzy żyją, no, tak jak ci Anglicy, o których mówiłeś, bez wzroku, po takiej bitwie jakiejś, czy po zakończeniu takiej wojny, jest dramatem, który nie powinien w żadnej razie się jakby to ująć. Tak, i my tutaj oczywiście podkreślamy, że broń chemiczna czy biologiczna to jest oczywiście draństwo kompletne w potworeczne, tym całym draństwie, które w ogóle jest związane z wojną. Temu, co Maciej mówi, to ja zgodzę się z nim całkowicie, że no oczywiście... Wbrew temu, co ja mówię? Nie, zgodnie z tym, co mówisz, przepraszam, bo wyszło, że odwrotnie powiedziałem, że każda śmierć jest oczywiście tragiczna, tylko że myślę, że w tym przypadku chyba każdy z nas wolałby jednak mimo wszystko, jeżeli już miałby do tego dostąpić, jeżeli zrobił strzał pocisku. Niech to będzie uczciwa walka po prostu jeden na jeden, czy tam nie wiem, armia na armię, a nie jakieś, a nie tutaj jakiś właśnie atakowanie trującym gazem, już nie mówiąc o jakiejś broni biologicznej. I kwestia męczarni nawet, tak, prawda? Tak, bo w jaki sposób ludzie giną. I jakie cele się osiąga, to nie wiadomo, bo to są cele i tak od początku do końca bezsensowne. Jak to historia mówi, bo wszystkie te cele wojenne w wielu przypadkach one nie przyniosły jakichś oczywiście oczekiwanych rezultatów. I to, co Maciej podkreślił, że potem świat jednak zmądrzał i przecież te wszelkie konwencje zabraniały później używania czy broni chemicznej, czy broni biologicznej. Natomiast już jak kto do tego podchodził, no tak, to jest codzienna sprawa. Niemcom zabroniono, a Niemcy przecież w obozach koncentracyjnych stosowali cyklon B. No to już jest bardziej inna historia. Ale tu też jest gaz. To też trujący. Niemcy, no tak. No, no, tak niestety, no. Życie. No, nie, a, to było, a to było zabronione. Oczywiście. I wszyscy się do tego dostosowywali. Tamci nie chcieli się ani Brytyjczycy, ani Amerykanie, ani Francuzi. Ja nie słyszałem, żeby stosowali gazy w czasie II wojny światowej. Natomiast no niestety... I Rosjanie chyba też, czy oni stosowali? Chyba nie. No właśnie, czyli można może jakieś incydenty powiedzieć, są, ale to nie było nigdy na skalę taką masową. Na skalę masową. Także słuchajcie, zdjęcie oczywiście jest miłe, sympatyczne i można nawet uśmiechnąć się. Natomiast temat jest tragiczny, dramatyczny i nigdy nie powinien się zdarzyć w żadnym wypadku. W żadnej wojnie. W żadnej wojnie. Oczywiście my tutaj zawsze będziemy podkreślali, że my jesteśmy totalnymi przeciwnikami wojny, bo wojna jest najgłupszą metodą rozwiązania konfliktu. Tak, w ogóle żadną metodą, ponieważ ona, no, tam może kiedyś będzie taki odcinek, gdzie tam pokażemy, jakie to cele ktoś osiągnął, których to w zasadzie chyba nie osiągnął, ale nie rozwijajmy tego tematu, ponieważ musimy podziękować za wszystkie kciuki. Oczywiście. Musimy przypomnieć, bo ty powiedziałeś, że będziemy przypominać, no to już przypominajmy o tą kawę, jak to powiedziałeś? O tej małej czarnej. Małej czarnej. Jeżeli państwo zechcecie, no to my... nie chcemy, żeby to tak wyszło, że my strasznie się tutaj dopominamy jakiejś niewiadomej sytuacji, ale dajemy państwu tą możliwość, ponieważ z tymi koszulkami wojujemy, a nie chcemy, żeby to były byle jakie koszulki, dlatego jak już je tam stworzymy gdzieś na jakiejś stronie, gdzie, a nie będziemy się też zajmować sprzedażą, dystrybucją, jakiejś na razie przynajmniej nie przewidujemy, więc każdy sam sobie zrobi, ale jeżeli sam sobie zrobi, to musimy zobaczyć, czy one spełniają jakieś minimum. Te akurat, które mamy, to chyba raczej niekoniecznie, tak. Natomiast te, które tam wcześniej były z tymi samolotami, już chyba prawie, że mają tą jakość taką, którą możemy państwu zaproponować. Zobaczymy następnie. Tutaj mamy tylko problem taki, że to trzeba, musimy sami to w jakiś sposób robić i sami sprzedawać, a my nie będziemy tego na ten moment robili. Tutaj jeszcze ta koszulka, że tu jest kult jednostki, którego my nie uprawiamy, żadnego kultu jednostki, a tu chcieliśmy pokazać, że jacyś tam ludzie po prostu coś sobie o tej historii opowiadają. O. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.